Narew. Jedna z ostatnich dzikich rzek Europy. Wijąca się w cieniu wiekowych drzew. Ubrana w szelest rozkołysanych trzcin. Pod błękitnym parasolem nieba. W jej cicho szemrzącym nurcie można się zakochać. Oaza dzikiej przyrody. Bliskiej. Egzotycznej. Fascynującej. Majestatycznej. Zachwycającej o każdej porze roku. Ptasie królestwo. Witajcie w krainie Narwi. Mróz. Śnieg. Lód. Łabędzie krzykliwe coraz rzadziej dziś doświadczają srogiej zimy. A wody leniwie meandrującej Narwi coraz rzadziej skuwa lód. Ta wydra pamięta jeszcze śniegi po pas i trzaskające mrozy, które powoli zdają się odchodzić w zapomnienie. Globalne ocieplenie nie powoduje jednak obfitości pokarmu zimową porą. Bóbr, owszem, może korzystać ze zgromadzonych latem zapasów, ale lis musi się sporo natrudzić, nim znajdzie coś na ząb. Podobnie jak sowa błotna. Klępa z łoszakami, aby przetrwać tę porę niedostatku, opuszcza bagna i przenosi się w sosnowe bory. Nie jest to także łatwy czas dla ptaków, skoro na każdy kąsek czyha łakoma konkurencja. Lada moment jednak wszystko się zmieni. Już na przedwiośniu Dolinę Narwi zaczyna wypełniać niesłychany gwar i ruch. Całe niebo pokrywa się sylwetkami lecących zewsząd ptaków. Dziesiątki tysięcy wędrownych ptaków nagle pojawia się na rozlewiskach. Uśpioną do niedawna dolinę, co róż wypełnia wrzawa i tumult, wzniecany przez gigantyczne stada dzikich gęsi. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi jest jedną z najcenniejszych europejskich ostoi lęgowych rzadkich ptaków wodno-błotnych. Łosie znajdują tu także bezpieczne schronienie.
Dolina Narwi jest również niezwykle ważnym przystankiem. Miejscem odpoczynku i żerowania ptaków gniazdujących na dalekiej północy. Tędy przebiega odwieczny szlak ich wędrówki. Uroczysko Pniewo to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na terenie parku. Stanowią go rozległe, trudno dostępne lasy łęgowe naturalnego pochodzenia. Te podmokłe lasy wraz z końcem marca stają się areną gotów żab moczarowych. Zupełnie niepozorne przez cały rok, na tych kilka dni, samce przebarwiają się na niebiesko. Tym bardziej niebiesko, im cieplejszy i słoneczny jest dzień. Gdy tylko woda się nieco ogrzeje, ściągają tu z całej okolicy i rozpoczynają gromadne koncerty w oczekiwaniu na samice. Celem tych zgromadzeń jest ampleksus. Miłosny uścisk partnerki, niezbędny do złożenia i zapłodnienia skrzeku. Niewiele zostało już takich miejsc w Polsce. Szczególnie upodobały je sobie bobry, które mają wszak ogromne zasługi w ich tworzeniu. Tamy wznoszone przez te zmyślne ssaki zatrzymują wodę z wiosennych rozlewisk na wiele kolejnych miesięcy. Chętnie gniazdują tu także płochliwe żurawie. Żuraw to nasz największy ptak. Jest tak zwanym gatunkiem tarczowym. To znaczy, że jego ochrona działa jak tarcza, chroniąca występujące wraz z nim inne gatunki oraz ich siedliska. Gniazdo żurawia ukryte jest bardzo starannie w niedostępnych i zabagnionych miejscach. Zwykle okala je woda, jak obronna fosa wokół zamku. Wysiadywaniem jaj zajmują się oboje rodzice. W kwietniu nadnarwiańskie rozlewiska zakwitają pierwszymi kaczeńcami. W miejsce kaczek i gęsi pojawiają się ptaki siewkowate, czajki, bataliony, łęczaki i rycyki. Na terenie parku stwierdzono obecność ponad 180 gatunków ptaków, z których wiele znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych. Ptaki siewkowate potrzebują do życia otwartych przestrzeni, wodnego środowiska i podmokłych terenów. Większość z nich odleci niebawem dalej, do północnej tundry. Łabędzie nieme pozostaną i zbudują gniazda, podobnie jak gęgawy, jedyne gęsi gniazdujące w Polsce. Szeroko wylewająca narew tworzy idealne warunki dla bytowania wielu gatunków ptaków. Zarówno przelotnych, jak i lęgowych. Cały obszar parku znalazł się w sieci Natura 2000, przełomowa Dolina Narwi. Nigdzie nie zobaczymy tylu kaczeńców, ile rośnie tu, w Dolinie Narwi. Ani tylu gniazd bocianich. Thank you.
Nasza znajoma klępa z łoszakami wraca na bagna. Kniedź błotna, czyli kaczeńce, to ich wiosenny przysmak. Parka gongołów chętnie przebywa na pobliskim Starorzeczu, choć gnieździ się w oddaleniu od wody, w dziupli starego drzewa. Samiec, chcąc zaimponować partnerce, przyjmuje dziwne pozy. Podmokłe łąki to także biotop orlików krzykliwych, gniazdujących tu regularnie. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi utworzony został w roku 1994. Obejmuje powierzchnię ponad 7000 hektarów na terenach gmin Łomża, Piątnica i Wizna. Liczne starorzecza na białym bagnie obfitują w rozległe trzcinowiska. Zamieszkuje je brzęczka, trzcinniczek, rokitniczka i trzciniak. Jego charakterystyczny, wielosylabowy, szorstki i nieco rechoczący głos daje się słyszeć z daleka. Czasami wprawne oko dostrzeże kureczkę zielonkę, gęsi kęgawy i niezwykle skrytego wodnika. Trzcinowiska mają też swojego wyjątkowego mieszkańca. Nieruchomy jest ledwie widoczny na tle trzcin. To bąk, zaliczany do czapli. Krótko po przylocie każdy z samców stara się ubiec konkurentów i zająć najlepsze terytorium. Dziwne pozy i podchody mają odstraszyć rywala. Kiedy wiosną pojawiają się puchate kwiatostany wierzby i topoli, remizy zaczynają budować swe misterne gniazda. Samczyk wabi samiczkę do przyszłego domostwa, którego budowę dokończają już wspólnie. To drobny ptaszek o charakterystycznym, przenikliwym głosie, który często możemy usłyszeć w wierzbowych zaroślach. Na mokradłach nieopodal żerują czaple białe. Prawdziwym rarytasem tych szuwarów jest jednak wodniczka. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali globalnej, ale w Dolinie Narwi znajduje dobre warunki do bytowania i rozrodu. Obfitość wody pozwala rozkwitać tutejszym łąkom w pełnej krasie. Łany rzeżuchy łąkowej, firletki poszarpanej czy jaskrów cieszą oczy podczas wiosennych spacerów. Mozaika ekstensywnie użytkowanych łąk, pastwisk i ziołorośli to ogromna bioróżnorodność.
Ocienione grądziki są idealnym siedliskiem dla konwali majowej. Trudno ją pomylić z innym gatunkiem ze względu na charakterystyczny wygląd i zapach kwiatów. Mniszek lekarski to pospolity dmuchawiec. Skrzyp bagienny jest jedną z najstarszych roślin spotykanych na mokradłach. Jego przodkowie w epoce karbonu dorastali do 30 metrów. Trawiaste, naturalne łąki to cały ekosystem, mikrokosmos roślin i bezkręgowców. W zalanym Olsie możemy spotkać rzeżuchę bagienną. Kosaciec żółty to także roślina typowa dla cienistych lasów na terenach podmokłych. Świeżo upieczona kacza mama niepokoi się o swoje młode. Ta sarna też niebawem wyda na świat swoje potomstwo. Maj w Dolinie Narwi to czas cudu narodzin. Kaczki krzyżówki mogą mieć nawet kilkanaście młodych w lęgu. Rodzinne gniazdo opuszczają zaraz po wykluciu i od razu potrafią świetnie pływać. Te brzydkie kaczątka za kilka miesięcy dorównają wzrostem swoim rodzicom. Tak liczny przychówek świadczy, że łabędzie nieme mają tu doskonałe warunki do rozrodu. W bocianim gnieździe też wykluły się już pierwsze pociechy. Młode szpaki wyglądają z dziupli i tylko patrzeć, kiedy z niej wylecą. Ciasno i duszno bywa w takich dziuplach. Dłuży się oczekiwanie na pokarm. Jednak przybycie rodzica zawsze podrywa nas na nogi. Nie inaczej jest u błotniaków. Pierwsze wiosenne burze przynoszą deszcz. Ale opady nie są już tak częste jak 2-3 dekady temu. Narew wcześniej wraca do swego koryta, a okolice trapią coraz częstsze susze. Ten maleńki żuraw nie przeżyłby bez mokradeł. Choć ledwie trzyma się na nogach, potrafi już nieźle pływać, a gniazdo opuści przed upływem tygodnia. Zanim to jednak nastąpi, pozostanie pod czułą opieką rodziców. W okolicy Drozdowa strome zbocza prawego brzegu Doliny Narwi porasta wyjątkowy las. Jedyny taki na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Dla jego ochrony powstał tu rezerwat Kalinowo, obejmujący blisko 70 hektarów grądów, dąbrów świetlistych oraz muraw kserotermicznych o naturalnym charakterze. Znajdujemy tu dwa typy grądu, czyśćcowy w dolnych partiach stoków, na glebach wilgotnych oraz grąd typowy na wierzchołkach i stokach morenowych.
Piaszczyste wyniesienia, w których łatwo wykopać norę, tworzą doskonałe warunki do osiedlenia się takich gatunków ssaków jak lis, jenot, borsuk czy zając. Borsucze nory mają długie i kręte korytarze z kilkoma oddalonymi od siebie wejściami. Bywa, że dzielą tę samą norę z rodziną lisów. Takie lasy liściaste chętnie zasiedlane są przez dzięcioły. Stanowią również ulubiony biotop puszczyka. Borsuki prowadzą nocny tryb życia, tak jak puszczyk i inne sowy. Tylko w letnich miesiącach, gdy noce są bardzo krótkie, wychodzą z nor jeszcze przed zapadnięciem zmroku. Park krajobrazowy Doliny Narwi graniczy z Łomżą. Mimo bliskości miasta spotykamy tu wiele rzadkich i płochliwych gatunków, jak choćby bielik czy gęgawa. Na prawym brzegu doliny, między Niewodowem a Piątnicą, utworzono użytek ekologiczny rzeka Narwica. Powstał on w celu ochrony zespołów roślinności wodnej i bagiennej. Stanowi go kilka zbiorników wodnych połączonych przepływającym przez nie ciekiem, zasilanym przez drobne dopływy i źródła. Nietrudno spotkać tu czaple białe, dzierzby gąsiorki, łańczaki, nurogęsi i całe rodziny łabędzi. Lato. Czas obfitości, siesty i skwaru lejącego się z nieba. Czujnym jednak trzeba być zawsze. Szczególnie, gdy ma się pod opieką cały tegoroczny przechówek. Młodym błotniakom upał też daje się we znaki. Co można robić w taki upalny letni dzień? To odpowiedni czas na odpoczynek i toaletę. Można podrapać się za uchem albo trochę się porozciągać. Czy też uciąć sobie krótką drzemkę. Zmienia się narew w środku lata. Opadające wody rzeki odsłaniają piaszczyste łachy i urwiste brzegi. W
takich skarpach pod ich szczytem jaskółki brzegówki kopią swoje norki. Jaskółki te gniazdują w koloniach, grupowo i w dużym zagęszczeniu. Obfitość owadów nad wodą pozwala nie martwić się o brak pożywienia, niezbędnego, żeby wychować nowe pokolenie. A nawet dwa. Jaskółki brzegówki często wyprowadzają dwa lęgi w roku. Życie koncentruje się teraz w korycie rzeki. W sąsiedztwie brzegówek żeruje się weczka rzeczna i beka skrzyk. I brodziec piskliwy. I kwokacz. I choć to dopiero środek lata, to coraz więcej ptaków zaczyna już wracać z północy. Ot taki już los ptaków wędrownych. Ciągle podróże. Młodym bocianom pozostało niewiele czasu na naukę latania. Za około 3 tygodni czeka je pierwsza wielka wędrówka. Co najmniej 2,5 tysiąca kilometrów. Tymczasem w zdziczałej gruszy na nadnarwiańskiej łące Dudek doczekał się późnego rodzicielstwa. Koziołek wydaje się być tym zadziwiony. Zadziwiony, bo takie wielopoziomowe apartamentowce to prawdziwa rzadkość. Nawet tutaj. Takich starych, dziuplastych drzew niestety szybko ubywa z naszego krajobrazu. Sierpień to także czas pierwszych zlotowisk żurawi. Grupują się one w duże stada przed jesiennym odlotem. Szpaki tworzą jeszcze liczniejsze stada, powiększone o cały tegoroczny przychówek. Rozległe narwiańskie trzcinowiska są dla nich bezpiecznym miejscem noclegowym. Wieczorny zapach skoszonych łąk i sierpniowe koncerty świerszczy nieodmiennie zwiastują rychły koniec lata. Pierwsze wieczorne mgły otulają dolinę przed snem. Narew to jedna z ostatnich dzikich rzek, nieuregulowanych, płynących według własnego widzimisię. Leniwie toczy swe wody starym korytem, z niezliczonymi meandrami i starorzeczami. To czyni ją naprawdę wyjątkową na tle innych naszych rzek, które człowiek w większości już pogłębił, wyprostował, ujarzmił. Ukryte przed ludzkim wzrokiem bagienka i oczka wodne wykorzystują żurawie na swe jesienne zlotowiska.
Zlatują się tam gromadnie po zachodzie słońca, a odlatują wczesnym świtem. Takie oazy spokoju służą też innym ptakom. A jeśli zlotowisko jest bezpieczne, żurawie będą tu powracały każdego roku. W odróżnieniu od ludzi, przyroda nie zasypia nocą. Puszczyki ruszają na łów, bezszelestnie jak zjawy. Borsuki właśnie się budzą. Pora na drobną przekąskę. Poprawienie zmierzwionej fryzury i można zająć się porządkami wokół swoich pieleszy. Pod osłoną nocy sarny ruszają na żer. W ślad za nimi ruszył byk łosia. Ledwie księżyc udał się na spoczynek, spod kołdry mgieł wygląda słońce. Unikalne bogactwo przyrodnicze Doliny Narwi to także wielkie ssaki kopytne. Od września do listopada odbywa się tutaj prawdziwy spektakl godowy tych zwierząt. Gody łosi to tak zwane bukowisko. Gody jeleni to z kolei rykowisko. Obydwa zaczynają się już wczesną jesienią. Niestety wraz z ekspansją człowieka ubywa miejsc, w których możemy podziwiać to misterium natury. Ale rezerwat Wielki Dział jest od lat taką areną miłosnych uniesień. Zostańmy choć na chwilę świadkami tego niezwykłego widowiska. W tym miłosnym amoku nie trudno przeoczyć zagrożenie. Doskonale wiedzą o tym wilki. Thank you.
uczcie wilków zostało jeszcze sporo pożywienia. Śmierć jednego daje życie innym. Natura niczego nie marnuje. Lasy rezerwatu Kalinowo w pełni jesiennego anturażu. Czas wytchnienia i powolnego układania się do zimowego snu. Rześkie powietrze pachnie butwiejącymi liśćmi i grzybami. Z każdym dniem mozaika barw zmienia układ i koloryt. Magia jesiennego lasu oczarowuje nas spokojem. Smętny klangor odlatujących żurawi zwiastuje nadejście chłodów. Mamy nadzieję, że Narew pozostanie dziką i nieujarzmioną. I że spotkamy tu jeszcze nie raz naszą klępę z łoszakami. A może to będą jej wnuki? Taki oto zaczarowany świat rozciąga się tuż za rogatkami Łomży. Jakże piękny i tak blisko.